Adam Fiszkiewicz, witam serdecznie wszystkich w pierwszej debacie w Audio Esports. Dzisiaj swoje zdanie na temat imprez LAN-owych, klanów oraz przyszłości esportu w Polsce będą prezentować moi goście, a są nimi Łukasz Lewandowski, redaktor naczelny ESCN.pl. Witam. Damian Trzeciak, założyciel Kumple Team, redaktor, menadżer, producent, reklamator, gracz, menadżer paru innych gamingów. Witam. Oraz Marcin Ambroziak, redaktor w portalu o tematyce gier komputerowych światgry.pl. Witam serdecznie. Mieliśmy być w trochę większym gronie, niestety niektórzy nie mogli przybyć z przyczyn od siebie niezależnych bardziej, ale nie marnując czasu, witam was wszystkich serdecznie i przejdźmy do pierwszego pytania. Czemu w Polsce jest tak mało portali e-sportowych, które piszą na bieżąco newsy, bo tyle co ja się orientuję, jest około 4. Cybersport, CS.pl, Gainsbourg i FX.pl. Czemu tak jest? Czym to jest spowodowane? No spowodowane na pewno jest tym, no, że redaktorzy pieniądze biorą, znaczy no wiesz o co chodzi. Redaktorzy no. No ale, że pieniędzy brak? No tak, wiesz, jak redaktorzy, chce dojść jakiś redaktor, jakaś organizacja, chce coś założyć, portal jakiś sportowy, na przykład chce redaktora zatrudnić, nie? To przeważnie jest tak, że pieniądze chce redaktor, nie? Najpierw to trzeba dobrze rozkręcić i później dopiero się coś z tego zarabia. Ale słuchaj, bo są świeżi redaktorzy i oni na przykład nie oczekują pieniędzy, a mogą dobrze pisać i na przykład dla nich jest czymś fajnym wziąć udział w stronie, która nie jest jakaś dobra i w ogóle dobrze rozpromowana, a po prostu jest to początek jego kariery, on się tam chce może rozwinąć, może to mu się spodoba i myślę, że taka strona jedynie jak się postara i załatwi takie wynagrodzenie powiedzmy w jakichś gadżetach czy coś, to serwer już taki redaktor, no to już taki redaktor może się w to wkręcić, nie? I to może no, być początek, a z czasem, no to wiesz. A mi się wydaje, że brakiem takich stron, takich właśnie portali, które by miały szansę się wybić, no to jest bardziej trudność ze zdobyciem źródeł do newsów takich stałych i no właśnie głupio jest pisać newsy na podstawie innych artykułów ze stron na przykład właśnie jak Cybersport. No bo użytkownik, nie jakiś gracz, woli przecież przeczytać newsa wcześniej, jeszcze może lepszego, albo tego oryginalnego, nie, ze strony Cybersport, niż na przykład z jakiejś strony, powiedzmy, nie wiem, Newsy24, nowej jakiejś, nie, która tylko na podstawie tego newsa napisze swój artykuł, nie. Jeszcze później, z opóźnieniem, no bo zanim przeczyta, zanim napisze własnymi słowami, no to właśnie muszą takie strony znaleźć źródła swoje, nie, i coś nowego wprowadzić, bo jak nie ma czegoś nowego, jest tylko to, co możesz znaleźć gdzie indziej lepiej, no to taka strona nie ma szans. No dokładnie. No, przede wszystkim nie doszukiwałbym się winy w redaktorach, bo pragnę zauważyć, że ci ludzie, którzy dochodzą do serwisów typu Gameburg, cybersport.pl, to są ludzie, którzy odwalili już swoje za darmo, naprawdę przez wiele miesięcy napisali swoje newsy. Tam nie dostaje się nikt, kto wcześniej gdzieś nie pisał wcześniej, kto nie ma jakiegoś doświadczenia. I na postawione pytanie przez Flichę odpowiem pytaniem, czy my naprawdę potrzebujemy tych portali więcej. Mamy te wymienione Cybersport, Counter-Strike, Frag Executors i Gameburg, które kumulują większość tych newsów, które się pojawiają w świecie sportowym, gdzie na Cybersporcie jesteśmy w stanie się nawet dowiedzieć o drużynie z 5. Ligi Macedońskiej. Nie widzę sensu, tak naprawdę. Dzisiaj nowy portal, który powstaje, musi znaleźć swoją niszę, inaczej nie ma szans się rozwinąć, chyba że ściągnie ludzi znanych, którzy walną jakieś super artykuły, wywiady i tak dalej. Czyli co, mówisz, że mniej portalów, na przykład 4, tylko coś nowego do nich dodać? Bo dla mnie tak jak teraz na przykład jest, no to czytam, ale no, większość jest ciągle to samo, na każdym portalu jest prawie to samo. No właśnie, dlatego nierozwiązaniem jest na pewno powstanie kolejnego portalu. Kolejny portal powtórzy to samo, tak samo będzie pisał, bo ilość informacji jest ograniczona. Jeżeli obejrzymy wiadomości w TVP1, fakty w TVN-ie i tak dalej, w innych stacjach, to ciągle
myślę, że 80% kontentu będzie takie samo, bo ilość informacji musi być jakaś tam w jakiejś ilości wykorzystana i ciężko jest się odróżnić. Dlatego sądzę, że jeżeli jakikolwiek portal ma szansę jeszcze się przebić, to jest to portal, który trafi w swoją niszę. Będzie produkował na przykład tak jak coś w stylu Nice Game, które próbowało dać jakiś powiew świeżości poprzez artykuły znanych, mniej znanych redaktorów lub tam menedżerów, jak Warlike na przykład. Czy, no nie wiem, no trudno mi też stawiać za wzór tutaj ESCN, no ale też trzeba zauważyć, że trafiło w swoją niszę gdzieś tam tych klanów, które są mniej znane. I takie no tylko portale moim zdaniem mają szansę się pojawić. No właśnie, mówisz to Nice Game, ja jeszcze dodam Esmania. Czemu one upadły? Powiedz mi, czy nie miały tego coś w sobie, co Cybersport czy Gameburg? Esmania upadła temu, w braku zainteresowań redaktorów na pewno upadła, bo kiedyś tam właśnie miałem taką rozmowę z pewnym tam z tym założycielem całym i mówił mi, że brak ambicji ze strony redaktorów było. Nikt się tym nie interesował. Bo po odejściu młodego wszystko ucichło i nic tam się nie działo, a naprawdę nie można powiedzieć, że nie mieli jakiegoś takiego wzięcia, nie odwiedzali ich tej strony, bo naprawdę była strona odwiedzana. I czemu właśnie to upadło? Cybersport też ma bardzo dużo fanów i trzyma się, a Espmania, no, upadła. Może się nie opłacało. Właśnie, jak młody właśnie odszedł, to on tam praktycznie tym wszystkim nadzorował. On tych redaktorów tam zmuszał do pisania newsów, zawsze coś tam miał na kontroli ich. Czyli kolejny raz o kasę. No dokładnie. No bo wiesz, jeżeli prowadzisz portal jakiś czas i już to będzie zainteresowanie, a ty dalej nie masz z tego najmniejszych korzyści, no to przepraszam, ale tracisz tym zainteresowanie i mimo niż innym się wydaje, że o, dobry portal, no to taki administrator, taki prowadzący już traci siły darmowej pracy, żeby ta strona ruszała, a on z tego nie ma nic, no to wiesz, no to dlatego mogła upaść, nie? Ciężko też również przyrównywać Espmanię do Cybersportu, gdzie za Cybersportem raz, że stoją poważne firmy, naprawdę poważne firmy, a dwa, że ludzie, którzy mają w tym doświadczenie, nie powiem, że Fąfny nie miał doświadczenia, ale odkąd Fąfny odszedł, no to skończyła się też era. Dodać do tego należy też, że Espmania miała bardzo wymagających czytelników, gdzie dosłownie mały błąd powodował totalny flame w komentarzach. To ci przyznam rację, to naprawdę, jak czytałem niektóre no, komentarze. No tam tak było. No może źle porównałem do Cybersportu, ale na przykład, no nie wiem, no tyle o ile wiem, no CSPL jest popularny, a na przykład chłopaki pracują, nie wierzę, że pracują za kasę. I jakoś można. I czemu ludzie, no, nie zgłaszają się do takich portali? Zamiast zakładać nowe, powinni się zgłaszać, moim zdaniem, czy zakładać nowe portale. Nie, już ustaliliśmy chyba, że nowe to nie ma sensu, nie? I powinni się zgłaszać, ale powinni też próbować na takich, no, powiedzmy, też niższych, które też są jeszcze, nie trzeba już zakładać, ale dla przykładu powiem Gamesport, czy jakieś tam, nie? Takie różne strony z takimi newsami, no to tam można trochę nabyć przynajmniej pracy, chociaż nikt może nie będzie tego czytał, ale ty będziesz pisał i będziesz miał coś, co możesz dać do testu, do tego, żeby pokazać swoje umiejętności i załapać się już do następnego etapu. Potem powiedzmy na takiej stronie już lepszej znów piszesz, a potem to już ci na przykład zaproponują nawet pracę, no bo wiem, teraz jestem na światgry.pl i już tam paru redaktorom zaproponowali lepsze stanowisko, bo to o to chodzi. Na takie strony już wchodzą nawet jacyś administratorzy wyższych portali, jak takie powiedzmy Cybersport, nie? I oni nawet patrzą i wyszukują ciekawych kandydatów do ich redakcji. I to o to chodzi, żeby właśnie trochę się przemęczyć, jak chcesz być redaktorem i chcesz się jakoś wypromować, no to trochę się przemęczyć i za darmo, dla przyjemności, dla, no nie wiem, no właśnie dlatego, dla tej przyszłości, nie, żeby trochę i się rozwinąć i mieć szansę na lepsze stanowisko i już może opłacalne, no to trzeba w tych takich niższych stronach popracować.